Słuchajcie, już myślałem, że pomysł na to, żeby mieć smartwatcha jest bez sensu, bo to trzeba ładować raz dziennie, raz na 2 dni, jakiś super ładuje się raz na 3 dni. Aż słuchajcie, wpadłem na Amaz Fit Bip, o tak to się dziwacznie nazywa, coś co ładuje raz w miesiącu. Ma to proste rzeczy, czyli wyświetla godzinę, zlicza mi kroki, powiadamia o spotkaniach, ma też jakieś dodatkowe gadżety, bo tam jest pulsomierz, GPS, kompas i tak dalej, ale to jakby mniejsze ma to dla mnie znaczenie, głównie kroki i powiadomienia są dla mnie ważne, oczywiście wyświetlanie godziny. Jak to kupiłem, to zmodyfikowałem pasek, to znaczy po prostu założyłem porządny skórzany pasek, ten wyświetlacz standardowy zmieniłem na trochę dla mnie wyraźniejszy i ściągnąłem inną aplikację do powiadomień. Tam w linku pod tym filmem są też szczegóły, ale to są jakby drobiazgi. Tak jakby najważniejszy przekaz jest taki, że jeżeli wciąż masz nadzieję, że używanie smartwatcha może mieć jakiś sens, gdyby ta bateria była mocniejsza, no to to jest ta odpowiedź, tak? No to jest bateria, która trzyma 30 dni, a masz na przegubie to, co ci przypomina o spotkaniach, szczególnie jak masz takie napięte kalendarze jak ja, gdzie trzeba z kwadransu na kwadrans wiedzieć, co się dzieje. Powiadamia, przypomina, nie tylko raz w miesiącu szukasz ładowarki, a nie codziennie, co 2 dni, co 3 dni, tylko raz na 30 dni ładujesz. Myślę, że tak naprawdę główny przekaz jest taki, jest to gadżet, który ładujesz raz w miesiącu.